Cześć tu! Oleksiu! Siemańko, niezłe wygłupianko! Dzisiaj... Nie, co ty, nie nisz mi tu gazetek! Dzisiaj, nie wiem czy zwróciliście uwagę, co miesiąc robiłem przegląd najświeższej prasy albo z Super Things, albo z innych T-Racersów, albo jeszcze czegoś innego od wydawców Ediba i Magic Boxa. To co? Lecimy? Dzisiaj mamy dwie gazetki. Jedna to jest gazetka numer, ale nie baw się tym kabelkiem, synku. Numer 23, czyli 23 numery już Super Thingsów wyszły. A to drugie, bo tu nie było napisane, co to jest, nie wiemy, ale tutaj przesuniemy i to jest książka do kolorowania. Ale tak się składa, że ja akurat mam coś do tak jakby rysowania. Kolorowania, czyli masz kredeczki, czyli... Coś na koniec pomalujemy, oczywiście przyspieszymy, nie będziemy wam zanudzać, jak tam kolorujemy. I wiecie co? Pokolorujemy któregoś sfinksa, który będzie w tej kolorowance z tych pięciu saszetek. Bo tu są dwie saszetki, a tu są trzy, tak? Co wy na to? Myślę, że wam się podoba. Zaczynamy od gazetki numer 23, mój drogi. A 23 z jakiej cyfr się składa? Na razie to zostało. 2 i 3. 2 i 3. No to na 3-4 rozrywamy. Uwaga, weź tu złap folię. Na 3-4. Wsiągniesz cały świat, tylko się nie uderz. Uwaga. 3-4. Jakieś gazetki! Karolka! Oj, nie. No się wygięła, nic się nie stało na szczęście. Mamy dwie saszetki, ale saszetki to pod koniec będziemy otwierać. Przed malowankiem. I w tej gazetce. Moje mini, mamy tak, dwa mini plakaty, pokażemy wam, dwa super filmy w każdym kiedy, w czasopiśmie, super komiks, jak to bywa, i pewnie jakieś zagadeczki, konkursy, ale nie. To lecimy, posłużę się drugim, znaczy posłużę się telefonem nagrać, żeby wam to przybliżyć. Więc tu Cabum City, Cabum City to metropolia, witamy, jest opis, że witamy. Ale nie rób tak, kochanie, nie dmuchaj noskiem. Mamy oczywiście wszystkie Kazum Kidy, nie wszystkie, Neon Blast. Neon Blast mamy. Zobaczcie, na jednej stronie, ja tu wam pokażę teraz. Nagrywa się czy się nie nagrywa? Czekaj, nie nagrywa się. O, teraz się nagrywa. Tutaj mamy Kazum Blasta i tu jest napisane. Powstał z energii Kazum. Wszystko, czego dotknie, nabiera niezwykłej mocy. Czyli wiecie, jak dotyka jakiegoś dzieciaka, który dotyka jakiejś rzeczy, zamienia się w super bohatera. I teraz wiecie, jeżeli ma jedno oko zamknięte, to złe jest dobre, to zmienia tą postać na dobrą. Jeżeli ma dobre oko zamknięte, to zmienia tą postać na złą. Dalej mamy konkursiki. O, jest nawet pokazane, to też wam jeszcze pokażę. Jak można narysować postać, to jest Neon Blasta? Nie. Kogo chciałbyś zmienić? To nie postać Neon Blasta, tylko postać Kazum Kida. Co tutaj jeszcze? Mamy zagadeczki. Dobra, uwaga, zagadka. Zagadka. Ja chcę tylko rozerwać. Nie, to później. Później rozerwiemy. Daj zagadkę. Zagadka. Czego powinna mieć beczka jak najwięcej, by ważyła jak najmniej? Czego? Jak myślisz? Ja wiem. Wody. Nie, powietrza. Czyli musi być jak najbardziej pusta. Wtedy jest coraz lżejsza, wiadomo. A teraz druga, no chyba, że chodziło o pióra. Tam oczywiście na końcu gazetki. Tu macie tą zagadkę. Nie dmuchaj tym noskiem, synku. Ale prosiłem cię, żebyś wydmuchał, jak zwykle widzisz. No dobra, to teraz oddychaj ustami, żebyś nie robił tak. Bo to, wiesz, brzydko brzmi, dobra? Mówię, nie robi tak, a tak robisz. Noska masz brudnego. Oj, Oluniu, mój pończuń. Druga zagadka, skup się teraz. Co mija między trzecią a czwartą w Cabum City? Ja nie znam odpowiedzi na to. Ja też. Dobrze, a i tutaj jest tak. Pierwszej odpowiedzi nie trafiliśmy. Pierwsza odpowiedź to dziura. No wtedy wszystko wylatuje, jest coraz lżejsze. A druga, co jest... pomiędzy trzecią a czwartą Cabum City jest odpowiedź godzina. No smichy chichy, mamy noc premiery, kino Szybcy i Gniewniejsi. I tu jest ten komiksik.
Tu mam tak szybko, przerzucę. Oluś, obraciłem, żebyś nie dmuchał przez tego noska. No Oluś, no Olek, nie dmuchaj przez tego noska. Dobra, mamy tak szybko, wertujemy, bo jak chcecie, to sobie zakupicie. Co nie tam? Ma takiego zingsa. Nie ma takiego zingsa mleko? Nie ma takich zings. O, to może nowe, może nowe będą jakieś albo kiedyś, albo coś. A może to nie są zingsy. Wszystkiego dowiecie się, jak przeczytacie sobie ten komiksik. Co my dalej? Mamy plakacik ze wszystkimi super kidami. Nie, kazum kidami, zobacz, widzisz? Wszystkie. No sześć powinno być, czy nie wszystkie? Nie, nie wszystkie, jest dwa, trzy. Trzy, a bo to są nie, to ze wszystkimi, nie, tu jest jak walczą, jeden dobry, pizza, ale z tyłu za to, znaczy z jednej strony mamy z trzech, ale z drugiej strony mamy już wszystkie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mamy trzy i trzy, nie będziemy teraz wyrywać karteczki i dalej. Mamy opisane wszystkie drużyny, powiedz, zobacz, jedną, no, jedną drużynę jakąś przeczytać? Ja najbardziej lubiłem tego. Tego z kule do kręgli. Strike Drop to as prędkości w Kabum. A nie, to nie jest z Hard Games. Nie, to dobrze, to są drużyny. To ja może wam też pokażę tak lepiej. Są tu te drużyny. I tu mamy tak. To as prędkości w Kabum City. Znają dobrze wszystkie trasy, by dotrzeć na miejsce. Asy, nie as. Dotrzeć na miejsce na czas za każdym razem, gdy złoczyńcy coś knują. Włożenie, włożenie, co ja jakoś dziwnie czytam? Położenie geograficzne, wschód miasta. Kapitan tej drużyny to Rulbal. Nie, nie, skończymy i otworzymy. O, są rysuneczki. Może z naszych widzów ktoś tutaj jest. Na tym. Jest tam siódmej. Ktoś tam, znaczy z siódmej, chodzi mi o to, że jeżeli ktoś z tych widzów nas ogląda, napiszcie w komentarzu, ja to ten, nie wiem, z lewej, z prawej, albo ja to ta. Napiszcie, będzie nam bardzo miło, że ktoś, kto czyta gazetki, bo może no kiedyś nam się siódmej uda. Dobrze, kochanie, nieważne z której, bo to są różne, a nie, z siódmej, znaczy nie numeruje się. Pamiętasz? Power Machines się nazywało. No, wszystko zobaczycie. Jakby ktoś był... Kto nas ogląda? Tutaj z tej gazetki napiszcie w komentarzu. Będzie nam miło i zacząłem mówić, że fajnie było, może kiedyś zrobią z nami wywiad. A propos tego, jak robimy Super Finksy i coś o nas. Miejmy nadzieję, że nam się uda, bo kiedyś Paweł Malinowski był w tej gazetce. Miss Aga chyba była, nie wiem. Adam TV też chyba był, wiesz? I oczywiście dalej są jakieś różne zagadeczki. Reklama T-Racers, wiecie, że wpadła nowa seria, chociaż tutaj są reklamy ze starej, ale jest nowa. Uuu, jakie fajne dwa zestawy, zobaczcie. Mam nadzieję, że będziemy je otwierać tutaj, albo zobaczcie. To są z drugiej jeszcze. Nie, to nie są chyba z drugiej, to są już nowe. Albo może z drugiej, ale tych zestawów nie otwieraliśmy. Co tutaj mamy? Kapitanowie i rywale. Mamy opisane, bardzo fajnie. Polecamy jedyne 12,99, czyli niecałe 13 zł. Dobra, Ole, otwieraj pierwsze dwie, bo nie możesz wytrzymać. I przechodzimy do rysowanki. Znaczy kolorowanki. I mamy tu torcik. Co? I prezencik. Tom, 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 tom. Tata. Tak. Daj nam zimkolwami z 8 z 3. Nie no, on musi być w ósmej, no co ty gadasz za głupotę? Trzeciej. Sam jesteś z trzeciej. Prezent był w no, trzeciej. A tu w tej, nie ósmej, tylko Kazum Kids też był, zaraz zobaczymy, prezent, prezent, prezent. Napiszcie w komentarzu, że był. Ja nie widzę go teraz. O, jest, tu widzisz? Box Trouble. Trouble chyba. Okej, no otwierasz? Chciałeś rozerwać? Dawaj, bo już... Szliśmy kawał czas 4. Wow, aż poleciało. Otwieramy teraz najpierw. Dobra, to otwieraj najpierw, a potem wybierzemy, kogo będziemy rysować. Poczekaj, pokażę wam. Kredziucha tam było w jednej gazeczce. Mamy kredziucha. No to musisz się schodzić, mój drogi padawanie. O, dobra, sięgnij. O, chyba jest ta czaterska lodóweczka, którą no tak, uwielbiam. A lodóweczka, lodzio, miodzio i pamiętajcie, banany, że tu się otwiera. Ja jem bananka. Pamiętajcie, zobaczcie, tu macie
I ona się otwiera i jest tam taki jakby lód. I ty masz bananka? Nie, bierz do buzi. To małe chińskie rączki pewnie układały. O tym nie widziałem, nie zwróciłem wcześniej uwagi, że ma tak jakby był lekko popsuty. Chyba, że się popsuł od twoich ząbów. Pokaż, gdzie? No tu, widzisz? Nie, to nie jest popsuty. Ale no, jakby był banan taki obity, jak jest banan obity, tak, to jest taki jest ciemny. Obity. Dobra, czyli mamy któregoś z tych będziemy może kolorować. Ja tak wiem, szybko przelecimy, którego. Poczekaj. On jest najfajniejszy. Ja o, ja Neon Blasta, zobacz, na pierwszej stronie jest Neon Blast. O, i są też tutaj nie... Kazum, energia Kazum. Macie też jakieś zagadki. I macie też kidy, nie będziemy wam wszystkiego pokazywać, chociaż zobaczcie, są kidy, nie wszystkie, tylko tu były te trzy. Mamy też jeszcze gitarę złotą, ale weź no usiądź normalnie. Mamy złoty saksofon, młoteczek srebrny, kolejna, Oluś lubi, tutaj trzeba znaleźć trasę do wyjścia, ty lubisz takie rzeczy, nie? Ale teraz nie będziemy tego robić, tylko szybko pomalujemy. Tak, to, kochanie? To jest proste. To proste. No. Dobra, uwaga! Czas start, zobaczymy, proste, jedziesz, go! Odliczamy. No dawaj, tu startujesz, halo, tu. Ruchy, kluchy, poczekajcie. No. Ruch, nie, tu jest meta. No tu masz wyjechać, a tu no startujesz. No właśnie stąd i ja sobie zobaczę. No, no poczekajcie, aha, poczekaj. Nie, poczekaj, ja będę nagrywał. No, co, jednak wymiękłeś, dobra. Jednym soczek. I co jest fajne w tej kolorowance, że nie tylko kolorowanki, ale są też inne rzeczy. O, joypad jaki czaderski, naprawdę. Będzie malowanko, bo ty lubisz kolorować, nie, Olusiu? Ja też lubię, z tobą często ci pomagam. Oczywiście na końcu są podpowiedzi, chociaż moim zdaniem po odpowiedzi na przykład powinien być kod QR, którego skanujecie i wtedy poznajecie, czy dobrze zrobiliście, czy nie. Naprawdę bardzo fajna. Niestety nie wiem, ile ona, jak to mówią, trzeszczy, bo nie ma ceny, ale pewnie też nie jest to droga zabawa, a myślę, że parę godzin można na tym spędzić. A jest 24,99, moje i państwo. Ja wiem, co dobra. Narysuję. No, mówiłeś, że Neon Blasta chcesz. Okej, okay, to włączamy teraz przyspieszonko i kolorujemy Neon Blasta. Zobaczymy, nie mamy wszystkich kolorów, ale zobaczymy, czy ale nam mamy... wyjdzie. Okej, okay, to poczekaj, ja wezmę drugi, to przyspieszamy. I czekaj się do końca, bo coś jeszcze może na koniec powiemy i pokażemy wam, jak nam wyszło malowanko. Pa. Dobra. Nie, pa, nie żegnaj się, przecież jeszcze się nie żegnamy. Dobra, wracamy. Mamy to. Zajęło nam to parę minut, ale fajna wspólna zabawa. Nasz wygląda tak. Mam nadzieję, że wam się podoba. Spadła kredeczka. No to tyle. Zjedzą nas motyle. Dwa super czaderskie komiksiory. Poczekaj, ale jeszcze nie wyłączaj. Znaczy, jeden gazetka, druga kolorowanka, gdzie też są zagadki, więc jest co robić. Można, jak ktoś potrafi czytać, może robić to samo, a jak ktoś nie potrafi, to robić z rodzicem. Okej, okay, to... A, wiesz czego nie powiedzieliśmy? Czego? Łapki w górę, subskrypcja i dzwoneczek! Bardzo was proszę o łapki w górę, bo mamy... Nie wiem czemu dużo z was ogląda nas chyba na telewizorze, bo bardzo mamy łapek, mało łapek w górę i zapominamy ciągle o tym powiedzieć. Ale nieważne, ważne, że poznaliście nowości nowej gazetki. No to trzymajcie się i... Ja chcę wyłączyć, to sobie wyłączaj, no to ja zobacz, spadam, na, na. No wyłączaj, no. O, odbijasz się, wow.